witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć, jakim systemem można leczyć astmę. W takim systemie, żeby po prostu nie zapaść na zdrowiu. A więc chciałem się odnieść do spray, który po prostu psika się w gardło, czy psika się w nos, czy przede wszystkim w płuca. Są takie specjalne spraye, których po prostu ludzie używają, mają je w torebce wielokrotnie ze sobą i w razie potrzeby po prostu używają takiego sprayu, sobie psikając płuca. Ja dodam, że te gazy, które są w tych sprayach, no niekoniecznie mają właśnie tą funkcję, żeby nam pomóc, prawda? Ja bym proponował Państwu taki prosty system inhalacji, którą każdy z Was może zrobić w domu. Zagotować po prostu eukaliptus, zdobyć eukaliptus, liście eukaliptusa. Zagotować po prostu albo zalać wrzątkiem. Przede wszystkim ja bym proponował, żeby po prostu zagotować te liście i wówczas przykryć się ręcznikiem i nachylić się nad tym właśnie garkiem, który właśnie paruje. Właśnie te olejki eteryczne, które są z eukaliptusa, wejdą w nasze płuca i będą po prostu nam leczyć tą astmę, czy również te problemy z oddychaniem. Wielokrotnie również zdarza się tak, że osoba podczas snu, podczas nocy nabyła energii demonicznych. Czy to jest jakiś duch, czy to jest jakiś byt demoniczny, po prostu weszedł w płuca i siedzi tam i po prostu osoba ma kaszel i nie wie od czego, myśli, że to jest jakaś infekcja, czy nie wiadomo co. A tak naprawdę tylko trzeba zrobić konfirmację. Ja taki i taki oczyszczam z wszelkich bytów negatywnych moje płuca i przejeżdżasz ręką przy płucach w taki sposób, żeby po prostu oddalić swoją energię i wyrzucić na bok. Robiąc taki gest, wyrzucając te wszystkie energie negatywne z płuc, może być też tak, że kaszel po prostu nam przejdzie. Nie będziemy mieć problemu z oddychaniem tej astmy, to wszystko po prostu jak ręką odjął, przejdzie. Chodzi po prostu tylko o byt astralny, który się po prostu podpiął do naszych płuc, weszedł w nasze płuca. I wówczas mamy po prostu energie demoniczne w płucach i co z tym związane właśnie ten kaszel, suchy kaszel. Także drodzy kochani, nic pilniejszego jak osoby, które mają rzeczywiście ten problem z tymi płucami, mogą sobie zrobić właśnie taką jakby inhalację w swoim domu, wrzucają właśnie eukaliptus do takiego garka. Ja dodam, że miałem pacjenta, który leczył się właśnie w taki sposób na płuca. Był to chłopak, który miał problem z narkotykami. Kokaina i inne po prostu używki, zażywał wiele, wiele lat. No i był u mnie w moim centrum. I znaczy, jaki system, którym się ten chłopak po prostu leczył, to właśnie ten eukaliptus, który sobie parzył każdy raz z rana i po prostu robił sobie inhalację, wdychając te olejki eteryczne ze świeżego eukaliptusa. Ja dodam, że eukaliptus liście mogą być również suszone, to w takim układzie nie gra specjalnie roli. Ważne, żeby ten eukaliptus po prostu wdychać. Też są do zakupu takie inhalatory, widziałem to w internecie również, że do inhalacji. Także albo kupić taki inhalator, albo zrobić po prostu w takim zwykłym garku eukaliptus, przykryć się po prostu ręcznikiem i wdychając kilka minut, czy to 10 czy 15 minut właśnie ten eukaliptus, to spowoduje nam drożność dróg oddechowych i jakby takie lepsze oddychanie. A związane jest wszystko z tym, że po prostu w Polsce niejednokrotnie w ciągu tej zimy, którą jeszcze mamy, po prostu był smog. Duży smog, który ja uważam, że nie tylko był z Polski, ale również i z innych krajów, ale w każdym razie był nad terenem Polski. Także również stężenie jodu radioaktywnego jest dosyć wysokie w tej chwili, z tego co tutaj podają media w tej chwili w internecie. Także wielokrotnie osoba może mieć po prostu taki suchy kaszel w związku z tym, że powietrze nie jest zbyt czyste, nie jest zbyt dobrej jakości. To by było na tyle, drodzy kochani. Też na marginesie chciałem Wam skomentować. Nasza firma Energy Aron produkuje aronit, właśnie ten odpromiennik, który jest bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube. Także dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.